Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, MWK i w dzisiejszym filmie będziemy sprawdzać różne ukryte sekrety z Minecraft z TikToka. W sensie dziwnie to zabrzmiało, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Zanim przejdziemy do pierwszego filmiku, koniecznie zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i przypominam, że w opisie macie mój drugi kanał z różnymi gierkami, z różnymi innymi filmami. Bardzo serdecznie tam zapraszam, bo fajne filmy są. Okej, więc zaczynamy. Mamy Minecraft Epic Moment. Ej, co jest? Patrzcie, ukryte jakieś przekazy. Co jest? Ej, bloki, które, znaczy przedmioty, które jakby ukrywają różne rzeczy. Ej, jajko, co jest? Ej, co jest? Ej, mocne, mega mocne. Patrzcie na miecz. Okej, obraz Wardena, no to jakby wiadomo. Co? Ej, te rzeczy są naprawdę... Jestem w szoku. Nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę, nie? A obrazy to wiem. Obrazy to wiem, że one są akurat prawdziwe i są inspirowane, tylko spikselowane jakby. Więc to jest wiadomo. A tutaj mamy pingwina. Co jest? To niby myszka? Tak średnio. Zombie hand? No... I dysk do kompa? No średnio, tu creeper. O kurde, mamy tu minkę. A to co? Aha, czekolada. Mieliśmy na końcu Pac-Mana. Ej, turbo mocne w ogóle. Nigdy nie wpadłbym, że są takie ukryte różne rzeczy. Sprawdźmy sobie to w Minecrafcie. Może nie wszystko, bo trochę tego było, ale chociaż te najciekawsze. Więc zacznijmy może od świnki, która była na pierwszym miejscu i ją w sumie trochę tak zlałem, ale sobie teraz odpaliłem tego TikToka, żeby spamiętać to wszystko. Więc świnka ma niby 9 na ogonku. Czy ona ma... Ej, rzeczywiście, patrzcie, jest liczba 9. Co? Ej, nigdy bym na to nie sorry, że patrzę ci się na tyłek, wybacz. Kolejny był łańcuch i on niby ma przypominać jakby chustę z żółwi ninja. Sprawdźmy to. Ej, no rzeczywiście. Teraz jak widzę jakby te wszystkie porównania, to ma sens. Już nigdy nie będę patrzył na Minecrafta tak samo. Szkoda, że tego nie można ubrać. To by było spoko, wiecie, coś ala okulary. Chociaż mój skin ma tak oczy, że raczej by się to nie udało. Teraz przyszedł czas na białą świeczkę i ta biała świeczka niby wygląda jak papier toaletowy. Czy tak jest? Zaraz to sprawdzimy. Tylko ja nie mogę znaleźć tych świeczek. Halo, o dobra, mamy. Biała świeczka to jest papier toaletowy. No można tak powiedzieć, że tutaj jest, wiecie, rączka, która trzyma ten papier toaletowy. I no ma to jakiś sens. Mały, bo mały i tak mega na upartego, ale można uznać, że to jest srajtaśma. Dobra, kolejny przedmiot to są nożyce i nożyce niby przypominają sztuczną szczękę. Czy tak jest? Może trochę, ale tak z naciskiem na trochę. Ja tu nie widzę sztucznej szczęki. Oczywiście wy w komentarzach możecie napisać, czy to widzicie, czy nie. No tutaj średnio. Teraz przyszedł czas na linę i lina to jest numer 6. No i to jakby, no tak, no mamy tutaj liczbę numer 6. Ale myślę, że tak na upartego wiele byśmy znaleźli różnych liczb w przedmiotach, czy w blokach. Nawet tutaj jest 7, widzicie? Ej, ale to było z przypadku, nie wiedziałem, że to znajdę. Ale rzeczywiście widać tu 7, albo 1. Dobra, ten kwiatek niby wygląda jak jajecznica, w sensie jak jajko rozbite. No dobra, to 1 w 1. Jakby nie było łodygi, można by było pomyśleć, że to jest rozbite jajko. Ej, serio, co jest? Dispenser to chyba każdy wie. W sensie każdy, kto gra w Minecrafta, od zawsze widział tu buzię. Ja od małego, zawsze jak patrzyłem na ten blok, to widziałem buzię taką właśnie w szoku, że tu są oczy i tutaj jest buzia, nie? Z tym to w ogóle mnie jakby nie zaskoczyli. Okej, teraz książeczka. Weźmy sobie książeczkę, dobra. I książeczka przypomina taką mleczną kanapkę, albo bardziej loda, bo to są takie lody, wiecie o co chodzi. No tu bym się zgodził. Tu bym się zgodził, że to tak wygląda, tylko jakbym to usunął, nie? Te 5 pikseli by było usunięte, to bym pomyślał, że to jest właśnie lodowa kanapka, człowieku. Teraz musimy znaleźć terakotę. I tą terakotę, patrzcie, rzeczywiście tutaj jest miecz. O lol, ale to chyba tak w zamyśle było, żeby tu był miecz. Albo i nie, bo patrz, jaki dziwny znaczek, nie? Ale mega mocne, taki easter egg, że tu jest ukryty miecz, pato. No my go nie wyrzucimy tak na płasko, więc tego nie zobaczycie tak idealnie. No ale gracie w Minecrafta, wiecie jak on wygląda. No 1 w 1 diamond sword, albo jakikolwiek sword. Skrzynka niby ma taki sam jakby zamek, wielkość tego zamka, jak nos villagera. Czy tak jest? No zaraz się to okaże. Uwaga, daję villagera.
ty może to ma 4 piksele, a to, no to tutaj nie widać. Ej, ale w sumie, czekajcie, musimy dać niżej villagera, tylko musimy go uwięzić, żeby on nam nie uciekał. O, proszę bardzo, i teraz musisz się odwrócić. Ej, rzeczywiście, pa, co jest? No, to jest dosyć ciekawe. W Soul Sandzie niby możemy zobaczyć dinozaura. Gdzie jest ten dinozaur? Ja tu widzę bardziej smoka niż, widzicie, tutaj oko, tutaj paszcza, ale że dinozaura? No tak ciężko znaleźć tego dinozaura. Trzeba by było się chyba tak totalnie mocno wpatrzyć. Chociaż może to i chodziło o to, co ja znalazłem, ale czy to dinozaur? No smok, dinozaur, mega blisko, nie? Ognisko niby to jest pizza, ale... No, może trochę, tak trochę, ale nie, raczej nie. No, musimy znaleźć terakotę, tym razem tą, która tworzy pingwina, to jest to, uwaga. Ej, czekaj, 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 bo ja go już widzę. Ja go już widzę, tylko jakoś do góry nogami tylko trzeba postawić. O, 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 tak, o właśnie, tylko teraz z drugiej strony. O, prawie, no, dawaj się tutaj kłać, no, co jest? Czemu ja nie mogę tego postawić tak, jak było na TikToku? Ej, czekaj, czekaj, coś tu nie gra, rozumiem. Aha, bo to jest ta. Tak, dobra, taką mamy pingwina. Patrzcie, rzeczywiście główka pingwina, nie? Mamy tutaj oczy, tutaj mamy kawałek dzióbka. Ej, mega cute! Ile ukrytych przekazów jest w tym Minecrafcie, co? Dobra, teraz musimy zrespić lamę. Dawaj mi tą lamę, okej, respimy lamę. I ta lama, patrzcie. Ej, to ma główkę jakby szkieleta, widzicie? Tutaj jest głowa szkieleta. Czekajcie, aż wezmę skeletona. O, tutaj będziemy mieć dobre porównanie. Jest coś takiego i... No, blisko, mega blisko, patrzcie, tylko że tutaj jakby oczy są szersze, a tutaj ej, yo, mocne. To jakby wiadomo, to chyba każdy jakby widział w Minecraft, w sensie te trapdory, które przypominają tabliczkę czekolady, to już... Odkąd weszło, to od razu każdy tak mówił, że to jest czekolada. No i teraz przyszedł czas na Pac-Mana. Pewnie się zastanawiacie, jakiego. Jeżeli nie pamiętacie, to lilia przypomina Pac-Mana. Tylko ja nie wiem, jak w tej wersji wyglądają lilie. Czy one wyglądają tak samo właśnie jak na tym TikToku? Czy może się zmieniły? Nie, no gdzie? Mamy Pac-Mana, pa! Hej, mocno! Dobra, przyszedł czas na kolejnego TikToka, w którym mamy pokazane różne ukryte sekrety. Mieliśmy tam pistołny i odpalone, no to dobra. Ej, co jest? Zamienił sobie zbrojkę sam. O kurde. A ten z żelazną i ten zamieni sobie. Ej, co jest? O, wow. Dobra, mamy jajko. Jajko potężniejsze niż 1000 kowadeł bez kitu. Co jest? Ej, mega mocno, mega mocno. A, lo, a stanowi już lipa, nie? Kowadło na... o nie, no tak, no tak. Ej, to nie ma sensu. To powinno się nazywać Minecraft Logic, nie? O, wrzucił perłę, tepnął się do tego. Okej, do netheru, wrócił. Się nie tepnął, pa. Ej, o tym to nie miałem pojęcia na przykład, nie? A to doświadczenie robiliśmy, więc to możemy sobie ominąć. Tak czy siak, było parę ciekawych rzeczy, które musimy sprawdzić. A wy zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Więc co, zaczynamy sobie od Ender Portalu, oczywiście, więc musimy sobie go pierw tutaj wybudować, więc dajemy sobie tutaj tak, 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 tak i tak, tak, tak. Teraz tutaj musimy dać pistołny, które będą od razu zasilone właśnie, więc tutaj zrobimy sobie tak, taką miało być, tak, tak miał być. I to wszystko tutaj rozwalamy, dajemy wszędzie redstone'owe bloki i dajemy teraz pistołny i niby jak odpalimy ten portal, to one znikną. No, jest duże prawdopodobieństwo, że tak się wydarzy. Czy mi się wydaje, że ja źle je postawiłem, że one były o jeden blok jeszcze wyżej. Ale no dobra, odpaliliśmy portal, a... naszych pistołnów nie ma. No to było jakby wiadome, nie? Dobra, teraz przyszedł czas na pigliny, które niby, jak dostaną złotą zbrojkę, to ją zamienią z żelaznej. Sprawdźmy, czy to tak rzeczywiście zadziała. O kurde, dobra, jemu... Ej, on się trzęsie. Aha, bo tutaj będzie słabo to przetestować. I w ogóle ubrać mu tą zbrojkę będzie ciężko. Jak ja mam mu ubrać? Ubierzesz ją? Ubrałeś ją, dobra. Ej, dobra, dobra, dobra. Dawaj, masz tu złotą. Zamienisz ją? Pa! Po to? O nie, no w takim momencie się zamieniłeś, kurde. Dobra, i tak nam się przyda portal do netheru, bo kolejna rzecz była właśnie z portalem do netheru, więc sobie wejdziemy do netheru i na spokojnie to sprawdzimy. Odpalamy, wbijamy, no i teraz możemy na spokojnie to sprawdzić. Dam mu znowu tą żelazną zbrojkę, niech se ubierze, gościu. No, ubieraj, dobra. Damy mu teraz złotą. Okej, czy on ją
zamienić tą zbroję, czy nie? Pa! Przebrał ją! Co jest? Ja o tym nie miałem pojęcia. By the way, skoro jesteśmy przy takich ukrytych rzeczach, czy tylko ja od zawsze widziałem tutaj jakąś buźkę dziewczyny u piglina w nosie? Patrzcie, że tu są oczy, a nie, że tu. No patrzcie, zakapturzona dziewczyna, nie? Dobra, sprawdźmy w takim razie teraz właśnie to z enderperłą, bo to będzie ciekawe. Rzucamy gdzieś daleko, tepamy się, okej, wszystko jest, jesteśmy w netherze, wracamy. A, i widzicie, teraz to naprawili, kiedyś to nie działało tak. To musi być na starszej wersji, czekajcie, dobra, okej, dobra, jesteśmy w netherze. Coś se tu poróbmy, nie, i tak dalej, i wejdźmy z powrotem, czy to następnie tepnęło nas. Dobra, czyli tak jak mówiłem przed chwilą, ten błąd pewnie działał na jakichś starszych wersjach Minecrafta, my niestety jesteśmy na 1.20 i to już zmienili. I w sumie dobrze, bo po co marnować enderperły w ten sposób. Kolejny TikToczek, Minecraft hack, okej. Mamy tutaj armię creeperów, chłop się chowa do kompostownika i zamyka w nim. I patrzcie, creepery nie wybuchają. Aha, ale Warden go zabił. No ale sprawdźmy to w sumie, bo to mnie ciekawi. W sensie, bo każdy z was kiedyś zamknął tak swojego kolegę, tylko że zamiast drewnianego trapdoru dał trapdor żelazny. No, chyba każdy to robił, bez kitu, nie? I nie chciał go wypuścić, więc teraz zobaczmy, czy to zadziała. Tak jak gościu mówi, zrespmy tu creepery, dajmy sobie survival i uciekajmy! O kurde, gościu, villager! O, ej, o nie, ja tego nie zobaczę! Ja tego nie zobaczę! Ej, ale skoro nie wybucha nic, to chyba to działa. Ło, pa! Chciały wybuchnąć? Możemy w ciuciu babkę się z nimi bawić. Ej, mocno. Ba, nie wybuchają. Ej, mocno, nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym. Mega spoko funkcja. Ej, zobaczymy, jak długo uda nam się ich nie wybuchnąć. Ej, jak na razie się... Ej, mocne to jest, naprawdę mocne, pa. Dobra, poczekajmy jeszcze dłużej. O, a dobra, wybuchły. Ej, ale ty, ten kompostownik uratował mnie trochę przed obrażeniami, bo ja powinienem zginąć, a mam 4 serduszka. Nieźle. Dobra, co my tutaj mamy? Panda w trakcie sztormu chowa się w ten sposób, co? Ej, kurde. Fantom odlatuje, kiedy widzi koty? A Hoglin, jak widzi portal, to odchodzi. To serio działa? Nie pozostało nam nic, tylko to sprawdzić. Musimy sobie włączyć na pewno gamę modę, wziąć pandę. O, proszę bardzo. Zrespić pandę, dać weather thunder. Okej. Niech teraz zacznie padać i niech walą pioruny. Zobaczymy, czy panda rzeczywiście tak zareaguje. Też jest szansa, że to zadziała na wersji bedrockowej, a nie na javowej. Zaraz się przekonamy, chociaż mi się wydaje, że ona już powinna się jakby chować, czy coś. Jakbyśmy tutaj dali piorun na przykład. Nie, to ona w ogóle nie reaguje. O nie, sorry, nie chciałem. Dobra, więc to zadziała tylko na bedrocku. I na tym bedrocku już się znajduje, więc bierzemy teraz pandę. Dajemy ją tutaj, wpisujemy weather thunder, okej. I zobaczmy, czy to rzeczywiście tak zadziała, jak było na TikToku. Ej, no ewidentnie panda sobie stoi i nic nie robi z tego, że pada i że zaraz będą walić pioruny. Chyba, że Simon, lightning bolt. Ej, no nie, no totalnie nic se nie robi, co jest? No niestety, chyba, że musimy być w dżungli. Też jest taka szansa, czekajcie. Locate. Okej, jesteśmy w dżungli. Dajemy pandę. Teraz może to się zmieni, jak jest już jakby w swoich naturalnych tych. Czekajcie, dajmy ją na deszcz. Nie, to po prostu nie działa. Pa, a nie, ty, co ona? Kurde, dobra, to, że robią takie przewroty pandy, to ja wiem, ale jakby okej. Ona się wcale nie boi burzy, jak widzicie. Nie to, tylko, o, piorun. No nie, nie chowa się ani nic, totalna chillera, to się obraca. Ale teraz przejdziemy sobie, skoro pada i jest noc, do fantoma. Tylko ja nie mam pojęcia, jak się nazywa fantom w Minecraft po polsku. Upiora, dobra, to niezły upiór. I weźmy sobie jeszcze kota. Kot, okej. Respimy fantoma i on musi nas atakować, więc game od zero. Atakuje, dajemy koty. Pa, ej, rzeczywiście. Ej, co jest? Czy on mnie zaatakuje, jak są koty? Nie, pa, nie atakuje mnie, jak są koty. O kurde. I możemy go bić normalnie i... Ej, co jest? Od kiedy to tak działa? O, ej, creeper, mam tu kota. O nie, kościu. O tym nie miałem bladego pojęcia, autentycznie. I na sam koniec został jeszcze nam Hoglin, ale musimy sobie zrobić portal do netheru. Więc bierzemy obsydian, zapalniczkę, no i budujemy szybki portalik tutaj, proszę bardzo, o, cyk, cyk. Odpalamy, wbijamy, gdy już jesteśmy, bierzemy sobie teraz, o kurde, jak się Hoglin nazywa, Hoglin. Hoglin się nazywa po polsku Hoglin, to jest ciekawe, dobra, respim go tu.
pa, on od razu ucieka od tego portalu. Ej, on się boi portalu. Od razu spierdziela, widzicie to? Mocno. Dobra, ostatni TikTok na dzisiaj. Sekretne moby, zobaczmy to. To jest Bedrock Edition, więc akurat spoko. Simon Zombie w K? Co jest? Co to było? I Simon NPC, no to z NPC-tami widziałem. Ale ten zombiak? On zrespił jakiegoś zombiaka, który mega mocno świrował. Nie wiem, czy to jest do zrobienia jeszcze w tej wersji, na której się znajduje, ale no dobra. Simon, zombie. Okej, okay. Dajemy sobie tutaj te, żeby kordy były takie same. I w okej, tako wpisał. Nie, nie działa. Nie wiem, o co chodzi, ale to by było dziwne, jakby coś takiego działało. Myślę, że tam był jakiś datapack albo modyfikacja. Ale Simon NPC na pewno zadziała. No, mamy tutaj NPC-ta i możemy mu zmienić tutaj cyk i nazwiemy go zostaw łapkę w górę. O, proszę bardzo. Ustawienia zaawansowane, dodaj polecenia. Siema. Okej, okay, i zobaczmy, czy... Zostaw, patrzcie, zostaw łapkę w górę. Ej, zarąbiste. A jak będziemy na survivalu, to czy on powie nam siema? A, nie powiedział siema. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Jeżeli dotrwaliście do tej minuty filmu, to bardzo się cieszę. Przypominam, żeby zostawiać łapy w górę i subskrybować ten kanał, jeżeli chcielibyście więcej. Możecie również pojawić się na odcinku, jeżeli wyślecie mi TikToka. W sensie, musicie mnie oznaczyć na TikToku i wtedy się wyświetlicie, rozumiesz? No. Zjadłem WK. Na koniec, jeżeli napiszecie, czy oglądacie mój drugi kanał, czy nie, to przypomnę wam serduszko. Ale jeżeli nie oglądasz, to zapraszam. Link w opisie. Trzymajcie się. Elo! Pa!